Nazywam się Jeremi Kupczyński. Mieszkam na Żoliborzu. W wolnych chwilach zajmuję się różnymi rzeczami. Między innymi spawam i tworzę rzeczy. Trudno to określić, co w zasadzie robię. W zasadzie mam same oryginalne zlecenia, bo ja zajmowałem się i zajmuję się nadal robieniem mock-upów, czyli takich modeli do filmów reklamowych i tam są bardzo dziwne zlecenia. Najbardziej lubię materiały, które potem nie mogą być łatwo zniszczone. Metal, drewno, papier bardzo lubię, ale mniej. No, najbardziej lubię spawać i tworzyć coś z rdzewiałego metalu. Mock-upy to są takie właśnie sztuczne rzeczy, które udają, to są modele rzeczywistych, istniejących rzeczy lub wymyślonych dla potrzeb filmu reklamowego. Ktoś kiedyś uwierzył we mnie i w polską produkcję i zamówił to, co miał zamówić w Londynie, a było to bardzo proste, czyli obłożenie, wyprodukowanie sztucznego opakowania kawy Kronung i zamiast do Londynu pojechać, żeby opakowali to na klocek, to ja to opakowałem. I powiedzieli, że rewelacja. I od tego się zaczęło. Potem już były trochę bardziej skomplikowane rzeczy. Udało mi się na przykład wyprodukować tak zwany jacht w piwnicy, czyli ogromną puszkę kefiru. Po zrobieniu jej okazało się, że ona nie może wyjść, ponieważ futryna jest za wąska i musieliśmy rozwalać futrynę i robić przejście. No też ciekawa historia była, jak przyjechał do nas samochód, gdzie miało być zaszeroniony, pokrytej śniegiem szybie napis palcem jakiś tam, a z wycieraczki miały zwisać sople. I te sople żeśmy przez cały dzień z żywicy skapywali z tej wycieraczki, one w końcu powstały. Ten, który zamawiał, był bardzo zadowolony. Oczywiście wsiadł do samochodu, włączył stacyjkę. No i okazało się, że jak on przyjeżdżał, to był deszcz. I zostawił, nie wyłączył tej wycieraczki z tyłu, tylko wyłączył stacyjkę. Jak włączył stacyjkę, to wszystko się zepsuło, czyli te wszystkie sople, które żeśmy robili na tej wycieraczce. No i oczywiście napis został zmazany też, więc z powrotem został na następne dwa dni. Znaczy tutaj technologia cyfrowa oczywiście doprowadziła do tego, ale to prosty rachunek ekonomiczny do tego doprowadził, ponieważ kiedyś wyprodukowanie czegoś w komputerze przez programistę zajmowało tyle czasu i energii, że to było zupełnie nieopłacalne i zawsze się czuło, że to jest coś sztucznego. Teraz już jest tak, że nie czuję się w większości wypadków, że to jest sztuczne. Myślę też, że same reklamy są też robione w tym kierunku, żeby wykorzystać te media, które są dostępne. A na pewno jest to szybsze i wymagające mniej zachodów. Nie trzeba tego robić, zamawiać, robić jako istniejący obiekt, tylko wszystko jest w pamięci komputera. Dla dużych firm reklamowych, takich jak Grey, Saatchi & Saatchi, Pedigree, Renault, w zasadzie wszystkie wielkie marki, które kiedyś, w cudownych latach 90. zaatakowały nasz rynek całym hurmem i wszyscy chcieli, wszyscy robili reklamy swoich produktów i to były złote czasy. Z pewnych pytań, które zadaję sobie coraz więcej, czym jestem starszy i odpowiedzi na nie i implikacji, które z tego wynikają, i chęci właśnie pokazania, tak jak na początku mówiłem, czegoś, co jest trwalsze i bardziej i mniej ulotne niż samo życie człowieka pojedynczo. Ale to oczywiście może przeze mnie pycha przemawiać. Takie rzeczy robią wybrani, które po nich zostają, które ktoś wie, że to ktoś kiedyś zrobił. Wnuczki są inspiracją do wszystkiego. Do życia, do tworzenia prac,
zasadzie nie ma nic innego w moim życiu teraz, które mnie bardziej inspirowało do życia. Wnuczki, zrozumiecie to kiedyś. Ku mojemu smutkowi one czasami wybierają właśnie te zabawki ze sklepu, ale takie kocham, że nie wybaczę. Nawet to. Ale moje zabawki też bardzo lubią, a może się mylę. Ja nie wiem, nie jestem w nich w środku, patrzę tylko jak reagują, a robię też rzeczy dla nich, które wydaje mi się, żeby ich usatysfakcjonowały je, ale też robię tak, jak ja bym chciał. No więc też nie mogę, poniekąd je kształtuję, tak mi się wydaje i tak bym chciał, żeby było. Żeby te zabawki były takie, a nie inne, które one się bawią, a one wybierają te, które im się podobają. I tyle. Nie przymuszę mnie w każdym razie do zabawy moimi zabawkami. No ja ogólnie byłem chłopak z Pragi, a jak przyjechałem na Żoliborz, to oczywiście chciałem z powrotem na Pragę jako dziecko i nic mnie nie przekonywało, że Żoliborz jest fajniejszy. Ale dla dziecka każde miejsce, gdzie ma przyjaciół, kolegów, Piaskownica jest fajnym miejscem, wydaje mi się. Taki Żoliborz docenia się dopiero w takim bardziej świadomym życiu, oddziaływując z nim, z tym miejscem. I ja nie wyobrażam sobie gdzie indziej mieszkać niż na Żoliborzu. Może na Pradze, ale chyba raczej nie. Żoliborz, to dobreście. Ludzie mity żyli pełnią życia, a już dawno umarli. Ale tym bardziej są ludźmi mitami właśnie. Ja to widzę takie fale, które są na Żoliborzu z ludzi, że co pewien czas pojawia się grupa młodych ludzi, którzy jeszcze niedawno byli małymi chłopcami, a potem to jest grupa ludzi, która przychodzi koło mojego domu w piątek wieczorem ze śpiewem na ustach i idzie gdzieś dalej, potem wraca koło trzeciej i to już jest nowa grupa ludzi. Potem mija 10 lat, następna grupa ludzi z małych się pojawia i też chodzi tak samo. I tak przyjemnie mija czas na Żoliborzu. No dziki ryż na pewno bym powiedział. Chociaż po pewnym czasie za trzecim razem wydaje się wszystko tak samo smakuje. Ale z małymi przerwami bardzo bym polecał. Bary mleczne, o, polecałbym. Ale to już nie na Żoliborzu, chyba najbliższy jest przy Broniewskiego. Tam jest dosyć dobry bar mleczny. Dla mnie wyznacznikiem dobrego baru mlecznego jeszcze są karkieciki z jajkiem. Najczęściej nie ma. W barze gdańskim, który jest w Śródmieściu, są karkieciki. Ale nie takie jak kiedyś oczywiście, bo swoje lata mam. Wszystko, co było kiedyś do mnie, wydaje się coraz bardziej lepsze niż to, co jest teraz. W Żoliborzu mi się podoba kameralność. Ja ogólnie nie lubię tłumów, nie lubię koncertów przez te tłumy. Właśnie nie chodziłem nigdy. A Żoliborz jest takim miejscem, gdzie w zasadzie nie ma bloków, nie ma tłumów. Są małe uliczki, w których mi się spotyka tych samych ludzi. To już gorzej, znaczy zestarzeje się. Tych samych ludzi się spotyka cały czas, a nie nowych. Ale właśnie tak jest. Mordę. Chyba bym pomógł niektórym ludziom. Znaczy nawet na pewno bym pomógł w jakiejś ich drodze do jakiejś realizacji w życiu młodym ludziom. Bo czasami oni mają bardzo, bardzo są zdolni, a nie mają forsy po prostu na kupienie z czegoś, z czego mogliby zrobić. Można powiedzieć, że oczywiście jak ktoś ma talent, to nie ma żadnego znaczenia, ale mi się wydaje, że ma. A resztę to bym oddał wnuczkę.